Siemanko ziomeczki, z tej strony Janowicki Rolnik. No i dzisiaj chcę zaprezentować mapę TMBP w FS15. No to co? To zacznijmy może od moich modów. Może ja czegoś prostszego. Tu mam Bizona, jak widzicie. Jest to Bizon Z58. Tu mam posiadkę z gry. Idźmy dalej. Tu mam do przepracania siana. Tu mam moda fajną drzewa, polecam. Tu mam normalny kultywator z gry. I jak sobie przejdziemy dookoła. No i oczywiście nie mogę zabrania polskiej mapy jest sipny. I oczywiście z grabiarki. No teraz może ogólna prezentacja mapy. To od czego wychodzimy? To od tego zacznijmy. To jest najmniej ciekawe. No tutaj mam tylko jakieś krowy, takie... takie byle jakie, to... tego nie będę do końca pokazywać, bo nie ma co pokazywać. Bardzo was będzie pewnie interesowało to, gdyż ponieważ o, tu ta rura, ale tu może sobie tak przejdziemy. Tu to wszystko, to jak tu się podjedzie, tu, tutaj można opróżnić przyczepę i załadować przyczepę. Tutaj to tu i teraz pewnie każdy pewnie by kombinował, gdzie napełnić ziarno do siewnika. To już odpowiada na nasze pytanie. Tutaj się uzupełnia. Tu, w tym miejscu. Dobra. No i normalnie drzwi w stodole, to się otwiera na o. To już chyba każdy wie. Otworzymy sobie. No i tu mam taki garaż mały. No i tu jest mój pierwszy mod, którego pobrałem. Jest to Usus 912. No i... na razie nic nie robię. Dobra. Co by tu jeszcze wam zaprezentować? Żeby było wszystko jasne. Bo tutaj właśnie w tym miejscu jest uzupełnianie paliwa. Jakby ktoś się skusił na tym okresie, żeby już wiedział. Tu jest mod wapna. Tu raczej będzie kiszonka z tego, co nie wiadomo. Tu jest gnojownik, no obornik, tam się to nazywa. Tu jest pastwisko. Łoby. Tyle z grubsza, chyba powinniście wiedzieć o gospodarstwie tym. Pobierzemy to porządce. Pobierzemy. To mnie najbardziej rozwala. Uwaga, zły pies, a gospodarz jeszcze gorszy. Kurczę. Już nie wiem, jak jest gorszy. Gospodarz jeszcze gorszy. O, tu jest sąsiad jakby nasz. Tu, o, tutaj to dalej. Tutaj właśnie jest sprzedaż jajek. O, właśnie już jak widzicie, tutaj już używałem sipny. Miałem siano kosy. Nie nagrywałem dlatego, no bo jeszcze nie skusiłem się nagrywać. O, tutaj mam posiany jęczmień, a tam się je rzepak, ale tutaj idę. Skusiłem się nagrywać, ponieważ mnie to jakoś ja chciałem od dawna nagrywać, ale nie wiem czemu się nie. Jakoś mi się nie chciało wtedy, a teraz mam wielką chęć, no więc. O Boże, trzeba lecieć. Dobra, trzeba iść. Lecę, bo chcę. I też chciałbym uprzedzić, że mam niepełną wersję programu do nagrywania, więc nie bójcie się, jak coś mi przerwie, bo mam, już przyznam się, że mam 10-minutową maksymalną ilość czasu. No i to jest mój mod. Jest jeszcze takie piszczenie, no to znaczy, że
tak, tak jakby się ten młot się tak rusza, tak trzęsie, no to więc tak to ktoś ma tego młota, wie? Jest to Usus C360 z siewnikiem Poznań jak Unia. No i to więcej tak wygląda. Dam sobie 9. Widzicie, to ten tak. O, gdzieś mi to. Aha. Tutaj ten taki jakby. Tak, ten mały obszar, tam gdzie pisze B, płyny zbożowe i stadion. Chyba dobrze czytałem. Jest tylko tutaj jeden skup na tej mapie. I jak widzicie, ten cały mały obszar, no to jest to wszystko. Czy może B będzie to, czy nie? Nieważne, nieważne. Tak widzicie, to tak wygląda cała mapa. No i myślę, że w drugim odcinku już będziemy tacy Państwo siać. No, to tyle by było z grubsza. Trzymajcie się ciepło. Z tej strony Janowski Rolnik. Cześć!